Długosz Jan, kanonik krakowski i historyk, studiował w Akademii Krakowskiej. Zaufany sekretarz, potem kanclerz Zbigniewa Oleśnickiego. Był wychowawcą synów królewskich. Pełnił funkcję w służbie dyplomatycznej Kazimierza Jagiellończyka. Kilkakrotnie wysyłany do Włoch, zetknął się z prądami humanizmu. Szczególną sławę zapewniły mu roczniki Dzieje Polski, częściowo wydane na początku XVII wieku, w całości w 1711 roku. Roczniki uważane są za jedno z największych dzieł historycznych ówczesnej Europy. Obejmują historię Polski od czasów zamierzchłych do 1480 roku. Są pisane pięknym językiem literackim. Długosz sporządził też wielotomowy wykaz uposażeń biskupa krakowskiego, opisy herbów polskich i katalogi biskupów. Był człowiekiem o szerokich horyzontach, niezmiernie skrupulatnym, nauczył się na przykład czytać po rusku,